Cześć. Cześć. Witajcie kochani na naszym kulinarnym kanale Co gotujemy, to jemy. Dzisiaj pokażemy, w jaki sposób zrobić placki ziemniaczane z takimi dwoma specjalnymi składnikami, które nie wszyscy dodają. A dzisiaj wytłumaczymy Wam, do czego one służą. Bo jak wiecie, każdy z nas wie pewnie, że placki ziemniaczane robimy głównie z ziemniaków, ale są takie specjalne dodatki, o których Wam dzisiaj opowiemy, które mają spowodować, że one będą lepsze. Więc my się zabieramy do roboty, a Was zapraszamy do lajkowania, do subskrybowania, jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami, i do miłego spędzenia czasu z nami w naszej małej kuchni. A my zabieramy się do roboty. Do roboty. Teraz to, co ważne, bo składniki na nasze placki ziemniaczane, przede wszystkim, moi drodzy, kilogram ziemniaków już oczyszczonych, obranych i umytych, do tego dwie średnie cebule, jedno jajko, 100 g mąki, łyżeczka soli i dwie czy trzy szczypty pieprzu. I te dwa składniki specjalne, to jest łyżka kopiasta majonezu i łyżka octu jabłkowego. I to są wszystkie nasze składniki. Oczywiście teraz zabieramy się za tarcie na drobnych oczkach, na tarce z drobnymi oczkami ziemniaków i cebuli. I następnie będziemy pokazywać, jak dalej łączymy składniki. Oczywiście, moi drodzy, szczęśliwi ci, którzy mają maszynkę do tarcia ziemniaków. My czasami używamy sokowirówki po to, żeby zetrzeć ziemniaki. Oczywiście później łącząc sok razem z wytłokami, ale wtedy to mamy gładką masę ziemniaków. Ale w tym przepisie chodzi o to, aby były wyczuwalne takie delikatne, można powiedzieć, paseczki startych ziemniaków. My się tu będziemy z Marysią zmieniać w tarciu tych ziemniaków, no, prawda? Bo trzeba sobie pomagać. No, Marysia tutaj, muszę Wam powiedzieć, że większość ziemniaków starła. Podobało Ci się to? Tak. Ale cebulę to już sama zrobię. Bo z cebulą to nie jest tak łatwo. Chociaż z ziemniakami też nie jest tak łatwo. Jak nic, będę płakać. Dobrze, że jesteś trochę z daleka, Maryś. Z daleka? No tak, bo cebula powoduje płacz. Już mnie oczyszczy. No, cebula już jest schowana pod spód, ale mój makijaż szlak trafił. Niestety. Dobrze. To co? Dodaję, Marysia, wszystkie składniki. No i tą przyjemność wrzucania do miski. Tak, wszystko po kolei. Jajeczko. Sól, pieprz. Mąka też, wszystko razem. Oczywiście ja tutaj odmierzę też ocet. I łyżka majonezu. To ten nasz sekretny składnik. Trochę zostało. No dodaj to, ja wygarnę. Szkoda. A łuchę muszę zostało. No możesz liznąć sobie. Moi drodzy, dlaczego tutaj dodajemy majonez? Przede wszystkim, aby wzbogacić smak, ale również, aby dodać nieco tłuszczu do samego ciasta. To jest takie ważne o tyle, o ile zależy nam na tym, żeby nasze placki nie piły zbyt dużo tłuszczu. I ocet też ma takie zadanie w tym przepisie, aby nasze placki nie pochłonęły tego tłuszczu zbyt dużo z patelni, bo wiadomo, tłuszcz, który jest poddawany tej temperaturze,
No nie jest zbyt zdrowy, nawet jeżeli używamy do tego odpowiedniego tłuszczu, ale mimo wszystko warto unikać wchłaniania przez placki dużej ilości oleju, dlatego że po prostu one są wtedy ciężkie i trudnostrawne, po prostu ciężkostrawne. I dlatego też my chcemy tego uniknąć. I dodajemy takie składniki, jakie dodajemy właśnie. Chcesz, Marysiu, trochę pomieszać? Tak od dołu trzeba, od dołu tak i obracać. Ja już zaczynam rozgrzewać patelnię. Lejemy olej na patelnię. U nas jest to oliwa z oliwek. Nie żałujemy oliwy z oliwek, czy ogólnie innego tłuszczu. Na dwie patelnie. My od razu na dwóch patelniach smażymy, bo szkoda czasu po prostu. I zresztą będzie więcej placuszków świeżo upieczonych, jeśli będziemy robić to na dwóch patelniach. Robimy test, czy patelnia jest już rozgrzana. Tylko może jeszcze chwilkę zaczekajmy, żeby nam się olej dobrze też zagrzał. Sprawdzimy. O! Jest dość dobrze nagrzana, więc można już wkładać nasze placuszki i rozpłaszczać delikatnie. Chodzi o to, żeby one były cieniutkie. Chcesz, Marysiu, na drugą nakładać? To proszę, możesz robić. Weź sobie ciasto i nakładaj taką całą łyżkę na jeden placek. O. Tutaj na razie mi się tylko trzy zmieszczą. To proszę, weź. O, ja Ci tutaj trochę pomogę też, żeby były równo się smażyły. Czekamy, aż zaczną się nam brązowić brzegi. Już widzimy, że brzegi są lekko zbrązowiałe, to znaczy, że placuszek już z jednej strony jest usmażony, dlatego śmiało można go obracać. Tutaj chyba jeszcze nie uciekł, bo tam jest słabszy palnik. To trzeba trochę zaczekać jeszcze u Ciebie. Marysia u siebie obraca. Może chcesz drugi widelec do tego, co? Będzie łatwiej. A ja już następną partię wykładam. Musicie, moi drodzy, dobrze ocenić, czy to ciasto nie jest za rzadkie czasem, bo jeśli jest za rzadkie, to znaczy, że może macie inny gatunek ziemniaków i wtedy warto na przykład dosypać jeszcze łyżkę mąki w takiej sytuacji, żeby po prostu zależy od tego, czy te placuszki, jak się smażą, czy one są zwięzłe, czy się dają obracać. Tak, bo jeśli się rozwalają przy obracaniu, to znaczy, że mamy za mało mąki w cieście. A Marysia już zdejmuje z patelni. Raz. Dwa. Czyli nadają się najbardziej na placki mączyste ziemniaki, a nie takie sałatkowe. Dlaczego? Dlatego, że mączyste mają więcej skrobi w sobie. Dobrze, moi drodzy, popatrzcie, już z drugiej strony też są ładnie usmażone, więc można je zdejmować. Zdejmujemy wykładając na papier, aby odsączyć nadmiar tłuszczu. Kwestia przyrządzenia. Oczywiście każdy robi tak, jak lubi. My lubimy na przykład z jogurtem greckim. Także jeden będzie z jogurtem greckim i z cukrem. Albo nawet i dwa. Można też z samym jogurtem greckim. Ale trzeci, moi drodzy, to będzie z ketchupem.
co może być oczywiście dla niektórych zaskakujące. Jako że placki ziemniaczane trzeba jeść, kiedy są ciepłe, my już w trakcie jeszcze smażenia próbujemy. Proszę, Marysiu, weź sobie kawałeczek. Ja najpierw też z ketchupem sobie wezmę. Dla mnie pyszne. No i też. A, ja teraz z cukrem? No. Jakie? Tak samo. Tak samo, pyszne? No. Tylko oczywiście inny smak, prawda? No, a które Ci bardziej smakują? Z cukrem czy z ketchupem? Takiego. Z ketchupem? Ciekawe. Moi drodzy, polecamy Wam ten przepis i się już z Wami pożegnamy, bo nam się już placki przypalają zaraz. Idziemy je obracać. Więc do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Pa! A moi drodzy, nie powiedziałam Wam jeszcze, że dzisiaj także piekłam chlebek. I to jest mój chlebek, ten z przepisu takiego codziennego, ale z sezamem. Bardzo ładnie wygląda moim zdaniem. Jeśli ktoś chciałby dostać się do przepisów o chlebie, gdzieś u góry będą karty albo w opisie, proszę, żebyście szukali.